W piątym rozdziale mego kursu skupię się na wykonaniu kalkulatora. Poprzednio robiliśmy grę w kółko i krzyżyk i zajęło nam to cały rozdział, to było 9 filmów, a tym razem zajmie nam to naprawdę znacznie więcej. Zobacz, kalkulator wygląda w taki sposób, jak widzisz w tej chwili na ekranie. Można go bez problemu przesuwać jak typową aplikację okienkową, ale ma kilka ciekawostek. Zacznę od pomocy, czyli zobaczysz, w jaki sposób dodać kolejną formę do projektu, tak aby wyświetlić na niej choćby nawet informacje o tym, kto jest autorem tego kalkulatora. Oczywiście ty będziesz mógł go bez problemu zmienić na samego siebie, jakie ma jakieś właściwości, dodać jeszcze pewne informacje, zamykając jedną formę, pozostawisz drugą główną formę dalej działającą w tle. Kolejna rzecz to możliwość przypięcia. Przypięcie kalkulatora tak, aby w momencie, kiedy uruchomisz choćby nawet środowisko Visual Studio, bez problemu móc poruszać się po środowisku, a kalkulator cały czas zostaje u góry, cały czas możesz na nim wykonywać jakieś działania, odwołując się tutaj na przykład do jakiejś strony internetowej, do jakiegoś środowiska, tak aby był ci naprawdę pomocny, przypięty i przede wszystkim zawsze na wierzchu. Kolejna rzecz to oczywiście wykorzystanie tutaj menu, zarówno przejście do wersji przypiętej, do wersji okienkowej, ja może zamknę na razie środowisko Visual Studio, jak również możliwość zmiany widoku. Zauważ, w tej chwili kalkulator jest w trybie standardowym, ale w każdej chwili możesz przejść do trybu finansowego i obliczać choćby nawet cenę netto na brutto. Wydaje mi się, że dość przydatna funkcja, czyli 10 zł netto, przy podatku 23%, ile to jest 12,30 zł. Wydaje mi się, że bardzo fajne, możliwość przeliczenia w drugą stronę, czyli to, z czym z reguły użytkownicy mają problemy. Ja zawsze przynajmniej z tym mam problem, a tutaj proszę, jedną funkcją przeliczę sobie cenę brutto przy podanym podatku na cenę netto, czyli z powrotem mam 10 zł. Możliwość liczenia marży, możliwość liczenia narzutu lub innych funkcji, które tylko będziesz chciał policzyć. Ja tak naprawdę wskażę ci tylko i wyłącznie drogę, a ty następnie w zależności od tego, jakie będziesz chciał używać wzory, jakieś obliczenia, będziesz mógł dodać znacznie więcej przycisków niż tylko ja dodałem te 4 przyciski i zapraszam cię przy okazji do nadsyłania swoich rozwiązań. Jeżeli znajdziesz naprawdę jakieś fajne funkcje, które przydają się na co dzień przy obliczaniu jakichś pewnych elementów, to przyślij je do naszej firmy, możliwe, że wykorzystamy je w kolejnych naszych odcinkach kursu, może na przykład w trzecim, czwartym stopniu języka C++. I kolejna rzecz, tym razem skierowana do najmłodszych użytkowników, czyli możliwość pogrania z kalkulatorem. Tutaj kalkulator staje się uboższy w te przyciski, które dają dodatkowe funkcje, ale dochodzą 3 przyciski: dodawanie, odejmowanie i mnożenie. W zależności od wyboru będziesz grał albo zgadywanie dodawania, albo odejmowania, albo mnożenia z dowolnego zakresu. No, a tym razem śmieszne mnożenie 1 razy 1. Ok, ale spróbujmy odpowiedzieć. 1 razy 1, 2 równa się źle. Zauważ, u góry wyświetlony napis, że to jest błędna odpowiedź, na dole taka zmartwiona buźka. Ale jeżeli odpowiem prawidłowo, to tym razem informacja dobrze i oczywiście uśmiechnięta buźka, która zachęca tych naszych najmłodszych użytkowników do korzystania do dalszej zabawy, przygody z matematyką. Podobnie jak w poprzednim rozdziale, postaram się budować kalkulator z takim oczywiście pewnym przyrostem, gdzie będę opowiadał nie tylko o dodawaniu poszczególnych elementów tutaj do tych naszych formatek, do wykorzystywaniu ich w swoich projektach, ale przede wszystkim opowiem również o funkcjonalności poszczególnych rzeczy. Zauważ, że przyciski zmieniły swój wygląd. Są to oczywiście standardowe przyciski, jednak z tym zmienionym wyglądem, tak aby ten kalkulator nabrał takiej dużej nowoczesności. Już w kolejnej lekcji rozpocznę od projektowania formy, którą widzisz w tej chwili. Oczywiście pewne elementy będziemy zmieniać dynamicznie w zależności od wyboru użytkownika. W każdej chwili to się będzie zmieniało. Będziesz mógł ten kalkulator zrobić według jakichś swoich własnych pomysłów. Ja pokażę ci tylko, jak można go zbudować. Dlatego już teraz serdecznie zapraszam do pierwszej lekcji, w której rozpoczniemy przygotowanie odpowiedniej formy oraz oczywiście przycisków.